Dzień dobry YouTube, witam was w kolejnym vlogu. Aciś właśnie mówi: ajć, chcę być ładna, a dzisiaj wszystko pod górkę. Chcę pojadać designerską sukienkę odebrać, niebieską, kwiaty kolorowe. Tak. Będzie niestety Adzi rozmyśliła się i już nie kupuje mi pokrowców. Doszła do wniosku, że jeżeli ma chodzić wcale w takiej samej sukience jak pokrowiec, to dziękuję. Sądziłam, że ty aż tak hojny. Ja wiem, że masz dobre serce. Słuchaj, no, ale chcę się podzielić tym z tobą. Muszę coś innego wymyślić, na czym się nie podzielisz. Tak. My teraz spadamy do pracy, a po pracy jeszcze mamy parę załatwień, więc jedziecie z nami. Do pracy was nie zabieramy, ale po pracy was na pewno. No chyba, że chcę pomóc, to co? Tak, chyba, że chcecie. Ale to jako wolontariusze. Ale zakręcone popołudnie. Skończyliśmy pracę, tyle co wyszliśmy z pracy do samochodu. Dzwoni kurier, że jest pod apartamentem, gdzie mieszkamy i czeka, żeby ktoś zszedł na dół i zabrał paczkę. Dobra, my pod pracą. Był na tyle uprzejmy, że wyjechał nam naprzeciw, spotkaliśmy się po drodze, odebraliśmy paczkę i przyjechaliśmy do Sorc, ponieważ moja koleżanka z pracy w piątek ma urodziny i chce właśnie jej kupić jakiś fajny prezent. Co prawda nie mam jeszcze pomysłu na prezent, ale słuchajcie, jak już wiecie, uderzę sklepy, to na pewno coś fajnego wybiorę. Także chodźcie, pochodzimy sobie po sklepach. Zobaczcie, cotton balls w penisie, ale śliczne kolory. Jak ktoś ma w pokoju pastele, to na pewno ładnie się wkomponują. I jakie słodkie kubki! O. A tu maska do spania. Coś dla mojej Lili. Podoba mi się ta poducha. Gdybym miała kolor miedziany, to na pewno bym sobie kupiła do sypialni na łóżko, ale niestety w złocie mi nie pasuje. Szkoda. A teraz szybko jesteśmy w Sorcu. Słuchajcie, może coś fajnego kupimy na Halloween, a oprócz tego jeszcze na nas czeka jedna przesyłka. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenie z kurierami, ale my mamy coraz gorsze. Zamawialiśmy tą paczkę, wszystko super, dzisiaj przyszła, jesteśmy w pracy. Teraz na początku pracy dostaliśmy SMS-a, że dzisiaj będzie paczka dostarczona, że dostarczy ją pan kurier, bla bla bla. My siedzimy w pracy, Dominik sprawdza, a na stronie DPD jest napisane, że paczka została dostarczona. Więc zastanawiamy się, operator na mnie, ja na niego, Lili odebrała paczkę. No co za kot, fenomen. Nie ma takiego drugiego. Myśleliśmy na początku, czyli teraz sobie żartowałam, że Lili odebrała paczkę. Myśleliśmy na początku, że może to ten sam pan kurier, który ostatnio nam przywiózł paczkę z Zoo Plus i zostawił w monopolowym u nas na osiedlu, w Carry Out. Dominik poszedł, zapytał chłopaków. Niestety żadnej paczki dla nas nie ma. Dominik mówi, na stówę jest na wycieraczce pod drzwiami. Ja mówię, nie, na pewno nie. Tego nie ruszaj, bo tu są nożyczki. Na pewno nie. Słuchajcie, my otwierają się drzwi windy, my wychodzimy, paczka leży na wycieraczce, a kot pod drzwiami. No teraz pasowałoby jedynie zadzwonić do DPD i zapytać się, gdzie jest moja przesyłka, bo nic nie otrzymaliśmy, ale nie będziemy świniami, ale to już nie jest pierwszy raz, jak tak się dzieje, więc trochę nieładnie. Dobra, otwieramy, bo kot już tu czeka. Ja jedną ręką nagrywam, drugą otwieram. Jednak musiał mi operator pomóc, bo sama nie dałabym rady. Okej, Lili, chodź tu. Chodź tu, bo to twoja paczuszka. Do mnie to przychodzą takie małe pudełeczka. A do Lili to proszę bardzo. Zobacz, Lili, o nie, ona się tu bawi tasiemką. Później będziesz się bawić tasiemką, tu są fajniejsze rzeczy. Lilcia, zobacz. O, wow, ale tego tutaj jest. Zobacz, Lili. Patrzcie, czym ona się bawi. Zobacz. Co ja tu mam? No chodź tu do pudła, nie? No to może zrobimy tak, ja cię przechytrzę. No? A teraz schowamy? Co to jest? Zobacz, zobaczymy co tu jest. Kuleczki, najlepsze kulki do zabawy. Słuchajcie, ona je uwielbia. Mamy wszystkie cztery, trzy gdzieś tam są w domu, a jedna jeszcze jest zapasowa, ale zamówiliśmy, bo następne zamówienie będziemy chyba robić dopiero za 4 tygodnie, także także zamówiliśmy na wszelki wypadek. Tuny, o których wam wspominałam, wiem, że ich jest dużo, ale tak jak wam powiedziałam, to będzie taki snack dla niej, a zamówiliśmy, bo po pierwsze bardzo lubi, a po drugie jest taniej niż w zoologicznym, więc zamówiliśmy więcej. Co tutaj jeszcze jest? Co tutaj jeszcze jest? Karma sucha,
na początku jakoś tak nie bardzo ta karma jej smakowała, ale też przestawiliśmy ją z innej karmy, bo wcześniej ona miała Royala, ale teraz powiem wam, że smakuje jej niesamowicie. Także karma sucha, kolejne tu opakowanie, bo to powinno być 4 razy i jest, dobra. Kolejny snack tuna. Oj, lili. Tutaj jest pasta, jedna mniejsza i większa, bo ta jedna duża pasta, którą ostatnio zamawialiśmy, to jest tak, no nie na cały miesiąc, żeby wystarczyła nam na cały miesiąc, no to musieliśmy zamówić jeszcze jedną małą. A tutaj mamy z tego, co mi się wydaje, puszeczki. Tak, tu są puszeczki. Super, ale wyżera Lili. Jutro wszystkie koty z dzielni zawołasz na imprezę. A tutaj, słuchajcie, zamówiłam z Matę i bardzo wam dziękuję za podpowiedź. Przesuniemy kota w pudełku, a Matę tutaj damy. Dziękuję wam za podpowiedź, bo powiem wam, że nawet nie wiedziałam, że takie maty specjalne, maty, podkładki są dostępne. Tą matę się kładzie przy kuwecie i wtedy ten żwirek tak się strasznie nie roznosi po mieszkaniu, a ona jest mała. Powiem wam, że ona jak wpadnie do kuwety, to nie chcę nawet opowiadać, co się dzieje, jak żwirek lata po przedpokoju. A przy okazji tego wiadomo, że ten żwirek zawsze zostanie tutaj, a nie na panelach. A potem jak my przechodzimy, to my ten żwirek roznosimy na klapkach. Także super, bardzo się cieszę. Tyle, całe zamówienie dla kota, tyle fajnych rzeczy. A ty normalnie mój kot, a ty normalnie mój kotek, tak, tak, tak. Ojejku, chyba tu żwirek wpadł do oczka. Już mnie chcesz gryźć, tak? Tak, ale mam nadzieję, że tobie to minie, to tylko dlatego, że jesteś jeszcze malutka, tak? Nie, Lilunku, nie będziemy się gryźć. Możemy się podrapać, pobawić kuleczkami. Nie. O, powiem ci, koleżanko, że pazury do skrócenia. Co to się dzieje? Jeszcze coś w pudełku jest, tak? Na dnie pudełka. No co to jest? Myszy wysłali nam. Myszy mają w Zooplus, tak? Twoja paczka rozpakowana, to przyszłaś sprawdzić, co ja tu mam ciekawego, tak? A już mi zwalała woski na ziemię, ja podnosiłam, tak? Łobuzie mój mały. W każdym razie, słuchajcie, kupiliśmy filtry do Brity. One były w pudełku, ale że operator wychodził, zabrał śmieci, więc ja od razu rozpakowałam i dodatkową kartą dołożyłam. Kupiłam sobie 4 woski, ale ten zapach Autumn Night... Słuchajcie, to jest po prostu miazga, ja go za chwilę odpalam. Tak, Lili, za chwilę będziemy odpalać ten wosk. Przepięknie pachnie, powąchaj. Czujesz? Czujesz tego faceta w tym wosku? Bo ja czuję, jak wącham, nawet przez folię. I jeszcze, słuchajcie, były tutaj baterie, ale chyba operator już schował. Zawsze kupujemy baterie Duracell w Home Store, bo mają dobrą cenę, kosztują chyba 6,99. Dzisiaj jest dzień paczkowy, kurierowy. Jeden kurier nas olał, zostawił paczkę pod drzwiami, ale za to drugi kurier się wykazał, był bardzo miły i się z nami umówił w innym miejscu. Tutaj mam paczkę z koreańskimi kosmetykami, jest pielęgnacja, jest kolorówka, ale tego nie będę pokazywać, bo tego jest dość sporo i nagram wam osobny filmik, także vlog by był po prostu za długi, także spodziewajcie się na dniach, no coś na zasadzie open boxa, haul, ale koreańskie kosmetyki naprawdę niektóre fajne, bo jeden z nich mam. Kupiłam matę po to, żeby Lili wychodząc z kuwety zostawiała resztki żwirku, a Lina nie śpi. A ja posłanie kupiłam za 20 euro. Ona pilnuje, żeby jej nikt nie zajumał. Lili, nie martw się, ja tam butów nie wycieram. Nie, ja mam swoją wycieraczkę przed drzwiami. Chyba, że operator wyciera, to mi podkabluj, to na muszlaban. Dobra, idę wam coś pokazać, co kupiłam w Penysie. A w Penysie kupiłam piżamę. Góra w kolorze czerwonym, dół, tak dobrze mówię, już zakręcona jestem. Spodnie w kolorze szarym i przyznam się szczerze, że urzekł mnie motyw mini. I Miki, uwielbiam. Tego motywu jest pełno teraz. Tak, tak, to tak samo jak tą koszulkę, którą kupiłam, chyba też wam pokazywałam w jakimś wcześniejszym vlogu. Nie mam bokserki w Miki. Nie, słuchajcie, nie mam bokserki w Miki. W każdym razie bawełna jest na... Cicho, operator. Bawełna jest naprawdę spoko. No zobaczymy, jak to się przełoży na jedno pranie, drugie, trzecie, czwarte. Na krótki rękaw, rękawki odwijane, a tutaj spodnie... Co, tym razem włożysz, tak. Nie wyciągniesz nic? Przestań, tak spodnie wyglądają, ściągacze szaro-białe. I tutaj jeszcze jest taki kartonowy. Ten Miki będzie spał ze mną, a ta mini z operatorem. Ja teraz włożę. Albo operator sobie to Miki wytnie, może do portfela się go zapytał ktoś, pokaż zdjęcie żony, to wyciągnie.
Nie, piąty raz włożysz do pralki i otworzysz pralkę po piątym praniu i popatrzysz i powiesz tak, gdzie moja piżama? Ona poszła z puchaniem. No, w każdym razie operatora humor trzyma. W każdym razie piżama kosztowała 17 euro. O, no, matko, tyle, no zobaczymy. Zaraz ją rozmetkuję, wypiorę i akurat nie będzie wiesz. Na święta będzie, bo Miki ucieknie albo Mini. Na święta będzie idealna, czerwona. Trzymam do grudnia. Na vlogmas trzymam. Nie, żartuję. Operator wrócił, ja sobie odpaliłam centralny na 2 godziny. W domu ciepło, ja już rumieńców dostałam, uszy czerwone. Facet się w kominku grzeje, a operator do mnie mówi tak: kto u nas był? A ja mówię, nigdy, ja i kot. Sąsiad. I Miki, i Mini, tyle. Sąsiad albo kurier. Nie, ani kuriera, ani sąsiada. W każdym razie ja już teraz będę kończyć tego vloga, oddaję kartę operatorowi, operator go dla was złoży. A jutro może nagram coś stacjonarnego, bo jutro jest, chociaż mam jechać do Ikei, więc nie wiem jak to będzie też. Muszę jedną rzecz kupić w Ikei, bardzo ważna, będzie potrzebna do czegoś, dowiecie się. Także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie, pa! Bye!